Mchy tworzą takie poduszeczki, które chłoną wodę jak gąbka i dzięki temu mogą nawet przetrwać suszę, ponieważ ta woda jest pomiędzy gametoforami w takiej kępce i one z tej wody korzystają. One mogą wchłaniać wodę całą powierzchnią ciała i mchy często bytują w załamaniach kory, bo jak warstwa korkotwórcza, czyli felogen, dobudowuje warstwy korka na zewnątrz, to te młode warstwy wypychają te stare warstwy i te stare warstwy się złuszczają, często najpierw pękając i się rozchodząc. Im drzewo starsze, to tym te popękania są wyżej, w nich osadza się woda z deszczu, w nich osadza się na przykład cząsteczki ziemi się osadzają, które wiatr porywa i one tam osiadają i z tych cząsteczek ziemi mszaki biorą minerały. I to są epifity. One nie uszkadzają drzewa, są dla drzewa obojętne, nie robią mu krzywdy. Im drzewo jest starsze, to tym warstwa mchu sięga wyżej. Co jeszcze ciekawego o drzewach, to drzewa liściaste podczas deszczu w ten sposób układają liście, że woda na nie skapuje, potem spływa po gałązkach, spływa po mchu i podlewa to drzewo. Natomiast drzewa iglaste, które rosną albo na północy, albo wysoko w górach, gdzie wilgotność podłoża jest zawsze dostateczna, to mają ich gałęzie, tworzą takie jakby parasolki, które tak jakby osłaniają ten pień przed deszczem, ale jak jest bardzo silna ulewa, to ta woda w ziemi podsiąknie, na ziemi też podpłynie i również ten pień nawilży.